Jaka jest twoja opinia z perspektywy kapitana? No jesteś w tej kadrze już kilkanaście lat i też taka dyskusja w mediach, jak do tego się odnosisz? Czy potencjał taki personalny naszej kadry z roku na rok w twojej opinii spada, czy niekoniecznie tak jest? Czy widzisz jakieś światełko w tunelu? Nie, nie wydaje mi się, żeby spadał. No mamy zawodników, którzy... Oczywiście łatwiej jest wyjechać młodym zawodnikom za granicę teraz. Kolejne to pytanie, jak oni za granicą sobie poradzą, ale widać, że jest przede wszystkim większa ilość zawodników, którzy nie tylko ma szansę wyjechać, ale wyjeżdżają i też zaczynają grać, więc nie, jakby te światełko w tunelu, ja bym nie nazwał tego światełkiem w tunelu, ja zawsze przy wymianie kilku zawodników może być chwilowy przestój, chwilowy takie, czy kogo, kto powinien grać, albo czy mamy tych zawodników, ale myślę, że to jest kwestia czasu, jak to jest coś normalne. No, reprezentacja była, jest i będzie i piłkarze reprezentacji Polski. Patrząc też, że jednak te szkolenie ciągle idzie do przodu, ciągle się rozwija i te efekty no, też nie mogą być po dwóch, trzech latach. Myślę, że to z każdym rokiem pewnie będziemy widzieli efekty tego szkolenia, które obserwuję z boku, jakby z wielu kilometrów z zewnątrz, daleka, to parę lat też dopiero się tak mocno trzeba się zmienić, że trener to będzie jeszcze więcej punktów na ten temat, by siedział i bardziej obserwował to wszystko. Ja tylko tak mówię z boku, więc to są moje takie spostrzeżenia, które zauważyłem. Pewnie też o wielu rzeczach mogę nie wiedzieć, ale czy też czasami czasu, ale ja zawsze mówię, im więcej piłkarzy, nieważne gdzie, ale gra jest wiodącą postacią w swoim zespole, to zawsze ta reprezentacja, że przyjeżdża zawodnik, który ma pewność siebie, który wie, jak grać w klubie i też nie mówię o zawodnikach, którzy nie mają doświadczenia. Doświadczenie też jest trochę inny rodzaj, też nie zawsze, co mówię, zero-jedynkowo, ale tutaj pod tym względem te światełko, to nie powiedział, że z tunelu, ale dużo, dużo bliżej.